Czy to możliwe, żeby Russell, który żył parędziesiąt lat później i zakładał sobie towarzystwo Strażnica, szedł śladami Josepha Smitha, a jeżeli szedł, to jaki w tym miał interes i w zasadzie, moi drodzy, po co? Na jednym z filmików z kanału zobaczycie, co łączy Mormonów ze Świadkami Jehowy. Jest tam wiele różnej maści czynników, no ale też również zobaczycie kwestię, że taki filmik też się ukaże, albo ukazał już, bo nie wiem, kiedy ten filmik wyjdzie, szlakiem mormońskim czy szlakiem masonerii. Zobaczycie, że Joseph Smith maszerował tam, gdzie były loże masońskie. I wczoraj sobie siedziałem, moi drodzy, przed internetem i przeglądałem różne czasopisma Świadków Jehowy. Chciałbym się z Wami podzielić pewnym takim spostrzeżeniem, które mnie w jakimś tam stopniu zaintrygowało i daje do myślenia. Za chwileczkę Wam to pokażę. O, jesteśmy sobie. Jesteśmy sobie, moi drodzy, na stronie czasopisma Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa. No, wydawnictwo Świadków Jehowy. Jak bardzo ładnie zobaczymy w tej symbolice, czy tutaj krzyż w koronie, czy tutaj znak templariuszy, moi drodzy. No, symbole wolnomasońskie. Jest to rok 75, numer 3 z 2011 roku. I tutaj, moi drodzy, ukazał się taki artykuł Nasza podróż konwencyjna, która pokazuje podróż Russella od 9 czerwca do 18 lipca 1911 roku. No, oczywiście jest pokazane Indianapolis, St. Louis, Kansas, Wichita, Pueblo, Colorado Springs, Denver, Salt Lake City, Los Angeles i tak dalej, i tak dalej. I zacznijmy sobie czytać. Oczywiście oni tutaj zachwalają, jakie to różnej maści błogosławieństwa były, a jak to ludzie niesamowicie sobie wierzyli w to, co oni mówili i tak dalej. Wszystko fajnie. Tu mam konwencję w Indianapolis, moi drodzy. Tu kwestie trans symbol, oczywiście widzimy Transcontinental Tour. Transcontinental Tour, June to juli 1911. Oczywiście też widzimy to logo całe tej wyprawy z symbolem, moi drodzy, wolnomularstwa. Ale to nie jest jeszcze istotne. Co dla mnie jest istotne, moi drodzy? Dalej mamy konwencję w Kansas City. Po kolei wszystko jest opisane, jak to wszystko jest fajnie, jak to wszystko jest super. I tu jest mapka, która mnie fantastycznie, moi drodzy, zaintrygowała. Weźmy sobie ją, powiększmy. I dokładnie się jej przypatrzmy. Gdzie trasa przechodzi przez Stany Zjednoczone, przechodzi również, moi drodzy, przez Kanadę. No ale zaczyna się tutaj, mamy New Jersey i idzie ze stanu Pensylwania. Zwróćmy uwagę, że to są właśnie te stany, gdzie pierwotnie działał Joseph Smith. I zwróćmy uwagę, jak ta droga, moi drodzy, wiedzie. Przez stan Ohio, gdzie następnie szedł Smith, Indiana, gdzie następnie szedł Smith, Illinois, gdzie następnie szedł Smith. Tutaj właśnie też między innymi była świątynia Nauwoo mormońska. I dalej mamy Kansas stan, Colorado stan, Wielkie Słone Jezioro, Utah i Salt Lake City, prawda? Czyli teoretycznie odtąd dotąd Russell przeszedł prawie toczka w toczkę tą samą drogę, którą szedł Joseph Smith. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że w tym filmie Szlak Mormoński czy Szlak Masoński, zobaczycie to dokładniej, na całej tej drodze są rozstawione, no sporo było lóż masońskich, między innymi nawet w Nauwoo, gdzie powstawała
mormońska świątynia, również jest sytuacja taka, że tam była też loża masońska i mormonów i wiele innych. Czyli ten szlak od Pensylwanii praktycznie aż do Utah to jest tak, jakby Russell po latach, nazwijmy to, gonił Josepha Smitha, ponieważ ta mapa podróży, jak tu widzimy, jest z 1911 roku. Dobrze. A zobaczmy, co się dzieje dalej. Od Salt Lake City. Mormoni, którzy dochodzili sobie do Salt Lake City, tutaj też część się z nich odłączyło do Teksasu, bo chcieli stworzyć niezależne królestwo Teksasu, ale znaczna ich, i oni potem przeszli sobie tutaj do Meksyku też, ale znaczna część Mormonów również wyruszyła tutaj do Los Angeles, dlatego że wówczas była ta gorączka złota w Kalifornii i duża z nich część ruszyła, więc również ruszali ci inni Mormoni tą drogą do Los Angeles, prawda? Tutaj dalej mamy tak jakby przedłużenie, przedłużenie tego szlaku mormońskiego, ale już po śmierci Smitha, już, no Smith to w zasadzie tutaj zmarł, bo już do Salt Lake City to Brigham Young ich doprowadził, ale dalej mamy praktycznie tutaj to przedłużenie tej drogi i dalej mamy kwestię drogi aż przez Kanadę, Calgary, Vancouver, bo aż tutaj doszedł, gdzie tutaj mamy Bountiful w tych terenach i też mamy dosyć duże skupiska mormońskie. Odnośnie tutaj nie będę robił jakichś tam wywodów tej Kanady i czegoś na siłę udowadniał, bo nie ma co udowadniać tak naprawdę na siłę, jeśli chodzi o kwestie kanadyjskie. Natomiast nie ukrywam, że zainspirowała mnie ta właśnie droga od początku aż do Salt Lake City. I dlatego też temu filmikowi nadałem taki tytuł, moi drodzy, że Russell goni Smitha. Goni Smitha, bo te same źródła mieli, te same patenty wykorzystywali, tylko starali się po prostu w jakimś tam stopniu, moi drodzy, może to udoskonalać bardziej, ale cel i założenia zarówno Świadków Jehowy, jak i mormonizmu były takie same. Zwróćmy też uwagę na to, że Stany Zjednoczone nigdy nie były przychylne religii rzymskokatolickiej. Nigdy. Stany Zjednoczone w punkcie wyjścia walczyły zawsze z religią katolicką. Moi drodzy. Zwłaszcza w XIX wieku, w czasach, kiedy był Joseph Smith. Także tą mapkę, moi drodzy, daję Wam pod rozwagę i może Wy wpadniecie na jakieś również ciekawe informacje i odpowiecie na pytanie, dlaczego tak naprawdę Russell gonił Smitha.